Słuchasz podcastu Skrzydlaty.hr. Ja nazywam się Monika Cieśielska. Prowadzę z moimi gośćmi inspirujące rozmowy o przywództwie, kapitale ludzkim, rynku pracy i rozwoju osobistym. Zapraszam do odsłuchania rozmowy. Dzień dobry, witam wszystkich w podcaście Skrzydlaty.hr. Moim gościem jest dzisiaj Olga kordys kozierowska Znana wielu na pewno, prezeska fundacji Sukces Pisany Szminką i pomysłodawczyni konkursu Biznes Woman Roku, ale to kobieta również wielu talentów. Dziennikarka, felietonistka. Mam twoją książkę, przyznaję, miłość tu czasownik. No. <laughs> ale to, co, od czego chciałabym zacząć, to przedstawić cię jako ojkę, bo ostatni raz, kiedy cię widziałam, to było w Olivia Gate w Gdańsku na 34 piętrze z widokiem na Zatokę Gdańską. I dałaś oszałamiający koncert ze wspaniałą orkiestrą. Jak w ogóle zrodziła się Ojka? Kim jest Ojka? No tak, Ojka to Olka. Mm -hmm. Olka bez... Bez L. Mm -hmm. Wiesz co, no Ojka to taka prawda o mnie. I mm -hmm. może powinna się właśnie nazywać Olka, ale Olka robiła tyle rzeczy, że chciałam, żeby powstała na nowo. Mm -hmm. Może trochę odrodziła się jak Feniks z popiołów. Bo śpiew, w ogóle muzyka... To była taka moja prawda już od dziecka. Tata mi y, mówił, że jeszcze kiepsko mówiłam, a już śpiewałam mhm. i komponowałam jakieś dziwne rzeczy. Zresztą na takiej starej kasecie jeszcze mam to ponagrywane, te swoje kompozycje, nazwijmy to. Mhm. I ja bardzo chciałam śpiewać. Bardzo. Zawsze. Śpiewałam wszędzie, na wszystkich uroczystościach. Kto nie poprosił, żebym śpiewała, to śpiewałam. Mhm. <laughs> Dziadek mnie stawiał na stole jak byliśmy nad morzem w Dźwirzynie i, i kazał śpiewać, przychodziły wtedy panie i y, 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 dziadek się chwalił, że to ja jestem jego niby córką. Bardzo okay. młodo wyglądał dziadek mm -hmm. z Tatarów. Mm -hmm. No w każdym razie, żeby już nie przedłużać odpowiedzi na twoje pytanie, to może powiem coś najważniejszego, no, że jak ktoś o czymś marzy, a tak naprawdę nawet nie marzy, tylko coś jest jego i dla niego, mm -hmm. To nawet jeżeli to zostawi z różnych względów, tak jak ja to zrobiłam wiele lat temu, mhm. to tak naprawdę nigdy nie da się tego uśmiercić. Mhm. To po prostu gdzieś śpi. I ja tych powrotów do muzyki miałam kilka, i ciągle w siebie nie wierzyłam, bo to jest kwestia wiary w siebie i takiego dania sobie w ogóle przyzwolenia, mhm. że mogę. I wróciłam do tego w zeszłym roku. No, dokładnie właśnie w sierpniu, dlatego w sierpniu ten koncert, i dlatego w Gdańsku, bo to się wszystko zaczęło w Gdańsku i w Gdańsku właśnie zaczęła do mnie spływać muzyka, mhm. bo to wszystko, co słyszałaś na koncercie, oprócz pierwszej piosenki <laughs> na zachętę, no to były moje kompozycje. Więc mhm. ja i piszę teksty i, i piszę muzykę. Więc um, no i po prostu, jak to robię, jak jestem w tym, to ja naprawdę czuję, że żyję, tak wiesz. Mhm. Na 100%. A dlaczego? Przepraszamy że ten to nie ja. Uwaga, to mój pies. <laughs> Więc ktoś będzie tutaj szczekał albo warczał, to ani nie ja, ani nie ja, ani nie nasz pan realizator, który się <laughs> śmieje za to, tylko to, to taki mały człowiek. <laughs> Pytanie, a dlaczego teraz, ojka? Czujesz się już spełniona w kontekście swojego celu zawodowego? Bardzo dużo robisz od wielu lat dla kobiet, wspierasz nas, umacniasz. Dlaczego teraz? Wiesz co, Z dwóch powodów. Pierwszy jest um, kryzysowy, mm -hmm. a że ja zawsze uważam, że w kryzysie są dla nas szanse, tylko my musimy je gdzieś zobaczyć. I to no, mój kryzys był zdrowotny. Ja po prostu przestałam chodzić miałam takie powikłania po covid -zie. Choć pewnie ludzie uduchowieni albo znający się na biologii totalnej powiedzieliby co innego. Mm -hmm. <laughs> I mnie po prostu sparaliżowało, i mhm. wylądowałam w szpitalu. I jak leżałam na ojomie, to zadałam sobie pytanie, które zadaje kobietom od 14 lat, prowadząc sukces pisany szminką. Mhm. Wyobraź sobie, że leżysz na łożu śmierci. Czego mhm. żałujesz, że nie zrobiłaś? Okej. Okay. I to było to. I obiecałam sobie, że jeżeli zacznę chodzić, to wrócę do śpiewu. Mhm. Ale nawet miałam taki pomysł, że nawet jeżeli będę na wózku, to jak wrócę. <laughs> Bo diagnozy były różne. I po prostu. Jak dałam sobie na to zgodę, to mm -hmm. też ta muzyka zaczęła do mnie przychodzić, bo to, to jednak jest co innego niż tworzenie projektu mm -hmm. um, aktywizacji zawodowej kobiet czy wyrównywania szans mm -hmm. na rynku zawodowym. Je się oczywiście tworzy z serca, ale jednak z głowy w takim mm -hmm. sensie, że z misją, mm -hmm. ale z głowy. Patrzysz na badania, patrzysz, czego pragnie grupa, czego potrzebuje, tak. co się dzieje. Mm -hmm. Więc tworzysz to na faktach, a muzyka, która do mnie spływa, nie wpływa na żadnych faktach. Mm -hmm. Ona po prostu się pojawia trochę, jak ja jestem pomiędzy. Mm -hmm. Jak na przykład idę z psem na spacer i trochę jestem na tym chodniku z nim, mm -hmm. a trochę patrzę na liście i tak nagle się wyłączam. Moje dzieci nazywają to zawiesiła się. <laughs> Więc jak się zawieszam, to wtedy nagle ta muzyka schodzi. Ja zaczynam to nucić, potem wtedy wchodzi świadomość i świadomość się pyta podświadomości, to nasze czy cudze? Mm -hmm. więc potem nagrywam na dyktafon. No już teraz wiem, że moje, tak? Na początku miałam takie wątpliwości, ale na szczęście są takie aplikacje, które sprawdzają, czy to twoje, czy cudze. O, super. Pięknie rozpoczęłyśmy tę rozmowę. Dodam, że czujesz się dobrze, więc ta historia ma podwójnie fantastyczne zakończenie. A właśnie nie powiedziałam o drugim powodzie. A drugi A. powód to taki właśnie, żeby nie było, że słuchacz, czy też słuchaczka została bez drugiego powodu, bo sama jako słuchaczka tego mm. nie lubię. A drugi powód to taki, że miałam już takie poczucie, że naprawdę zrobiłam tyle dla innych ludzi i tylu mm. ludziom pomogłam spełnić marzenia, że teraz czas na mnie. Okej, okay. bardzo ładne. Porozmawiajmy o tej działalności przed ojką, czyli o kobietach w biznesie. Od wielu lat pracujesz nad tym, aby wzmocnić rolę kobiet w biznesie, w debacie publicznej. Tymczasem statystyki, twarde fakty, mówią o tym, że co prawda kobiet na polskim rynku pracy jest ponad 40%, natomiast jeśli Przyjrzymy się stanowiskom najwyższym stanowiskom prezesek, członków zarządu, to zaledwie 20% to są kobiety. Mówię o stanowiskach prezesek i 25% członkowie zarządu, a w ostatnim roku liczba ta spadła, to są dane, które podchodzą z analizy, którą przeprowadziła wywiadownia gospodarcza Dan Bradstreet. Z czego twoim zdaniem to wynika? Jest czynników jest kilka. Takie czynniki obiektywne no to są oczywiście kryzys, pandemia, zawsze takie sytuacje, wojna. Mhm. Takie sytuacje zawsze wpływają na nierówność. Mhm. I to wynika z takich trochę atabistycznych, niestety naszych, no i oczywiście stereotypowych, mhm. stereotypowego patrzenia na świat. Jednocześnie my nadal żyjemy w takim świecie no, historycznie patriarchalnym. I tutaj mhm. to ja nie chcę zabrzmieć, Jakoś radykalnie, feministycznie, tylko mówię o, znowu o faktach. No, my mhm. żyjemy w kraju Polska, który to kraj, szczególnie od kilku lat, też właśnie buduje atmosferę powrotu, w cudzysłowie, do tradycji, bo ja tego nie nazywam tradycją, że, mhm. że kobieta ma siedzieć w domu. Mhm. Tak naprawdę to jest bardzo ciężka praca, to bycie w domu i pracowanie w domu, zajmowanie się dziećmi, domem, mężem i tak dalej. Natomiast no, to zaczyna być promowane. To jest mhm. oczywiście znowu tak zwana atmosfera, Atmosfera, która powoduje to, że Osoby, które do tej pory może nie wypowiadały się negatywnie na temat niezależności kobiet, mhm. albo które gdzieś swoje poglądy kryły, bo nie wypadało, bo jeszcze kilka lat temu nie wypadały. Ja zresztą patrzę, co się dzieje na LinkedInie, mhm. to teraz już nikt się nie kryguje i mhm. pokazuje swoją twarz, swoje stanowisko, właśnie nie, że pisze z jakiegoś anonimowego konta mhm. i uważa, że kobiety to mają swoją rolę i się nadają do tego albo do tamtego. Zresztą ostatnie badania Rafała Ome, które. Sprawdzały jakie jest podejście podświadome i świadome mężczyzn pracujących w korporacjach i niepracujących w korporacjach do pytania czy kobieta może być kierowniczką. Mhm. No to wśród mężczyzn, którzy nie pracują w korporacjach, 80 kilka procent odpowiedziało, że tak, mhm. ale badanie pogłębione wykazało, że oni tylko, no, tak powiedzieli, bo tak wypada, mhm. ale tylko 20 kilka procent z nich naprawdę tak uważa. Reszta mhm. uważa, że nie nadają się na kierowniczki, mhm. bo to jest tak mocny stereotyp. Mhm. Jeżeli popatrzymy na pracujących mężczyzn w korporacjach, no to mamy 96% powiedziało, że tak, i tu już jest trochę lepiej, bo znowu świadomość jest większa. Jakby to są mhm. te projekty, które my też robimy w fundacji, czyli budowanie świadomości mhm. w obszarze równości. Dlaczego po prostu no to się wszystkim ludziom należy. Mhm. E, no to jeżeli popatrzymy na dane korporacyjne, no to 46%. Procent mężczyzn wśród tych dziewięćdziesięciu kilku rzeczywiście, tak uważa, że kobieta może być kierowniczką i może być dobrą kierowniczką. No i tu kolejne pytanie: czy my tak o sobie myślimy? Nawet rozglądając się wśród moich koleżanek? Czy nawet patrząc na mnie samo, bardzo często czujemy się właśnie niewystarczające. Uważamy, że posiadamy niewystarczającą wiedzę, żeby objąć jakieś stanowisko, doświadczenie. Często wchodzimy też w taką, zaczynamy się trochę zachowywać w sposób męski, obejmując wyższe stanowisko, bo wydaje nam się, że taka jest prawidłowość, że tak będziemy lepiej postrzegane. Więc trochę same, nie uważasz, że trochę same sobie robimy krzywdy. Jeszcze to, co wspomniałaś przed chwilą a propos tego, a propos pandemii. Pandemia też na pewno miała wpływ na badania, które ja przytoczyłam. Bo, bardzo. Bo kobiety, mhm. Same też podjęły decyzję, że okej, okay, w takim razie ja zostanę z dziećmi w domu. No bo tymi dziećmi trzeba było się zaopiekować troszeczkę bardziej ze względu na, na przykład na nauczanie zdalne. Robiłyśmy badania, pytałyśmy kobiety mm -hmm. a propos tego ich wyborów w pandemii. I tak. to, co się przewijało i co było smutne, to było to, że wszyscy byli w domu w pandemii, w lockdownie szczególnie. No no wszyscy dokładnie. pracowali. Mm -hmm. Tyle, że kobiety pracowały i dla firmy, i mm -hmm. dla domu, i dla dzieci. I wychodziły mhm. z psami i tak dalej. Więc jakby no, to te badania znowu pokazały, w jakim my świecie żyjemy. No, że mhm. jak jest lockdown, no to mąż jest w pracy w domu, a ona jest w pracy w domu, ale tak naprawdę wymaga się od niej, żeby ona zrobiła, czy też wszystkie inne obowiązki wypełniła. No i dziś my się też na to godzimy. Mhm. No i jakby dlatego no, ta sytuacja jest bardzo złożona. I to nie jest mhm. to, że ja uważam, że każdy z nas ma prawo do podejmowania decyzji o sobie. I jeżeli ta decyzja wynika ze mnie, a nie jest... Wynikiem presji, jaką czuję od swojej rodziny, to super, bo będę wtedy z tym szczęśliwa. Czyli na przykład chcę być menedżerką domu, mhm. bo dla mnie to jest naprawdę ciężka praca, mhm. oraz wychowywać dzieci. I to mhm. jest moja decyzja. Jasne. Jeżeli jest moja, to jest super. Jeżeli jest z presji i z poczucia winy, to jest źle. Bo mm -hmm. będę po prostu sfrustrowana, nieszczęśliwa i najczęściej, niestety, będę się wyżywała na tych dzieciach. I teraz wracając, jakby też jakby do drugiej części odpowiedzi na Twoje pytanie. No, no wiesz, no my jesteśmy jakimś wynikiem, ja mówię, tak jak się zachowujemy, no tak. naszego też wychowania mhm. i tego, co nas otacza. Mhm. No jesteś sumą ludzi, którzy ci otaczają. Mhm. No to jeżeli otaczają cię ludzie, którzy ci od dziecka mówią, że jesteś kiepska albo, że nie dasz rady, albo, że masz być cicho, mhm. albo, że dziewczynki to się nadają tylko do orzenku, tak? I albo, to ty będziesz szła na studia, jak będziesz chłopu gacie prała, no to jeżeli coś takiego słyszysz, to nawet jeżeli to jest kłamstwo, no to mhm. kłamstwo powiedziane ileś razy, tak. po prostu działa jak mantra. Jasne. No i, i z takim ty potem podejściem wychodzisz w swoje do. Życie. Mhm. I porzucić to nie jest prosto. Więc no, zadawalające co prawda, badania są takie, że gdzieś pokutuje ta taka fałszywa skromność wśród nas, mhm. ale właśnie w drugą stronę. Te badania Rafał Ome są bardzo ciekawe, takie, które można znaleźć na stronie Uwierz w siebie bodajże, gdzie, jak się pytamy, Kobiet na stanowiskach menedżerskich, czy one po prostu naprawdę już bardzo dużo umieją i są z siebie mhm. dumne, no to one tak mm, odpowiadają, uwaga, świadomie odpowiadają, że nie, no, jeszcze nie, ale podświadomość ich mówi, tak, jesteś naprawdę super. Okay. I to jest fajne, mhm. że my w środku już wiemy, że jesteśmy super, ale może nam nie wypada jeszcze powiedzieć tego na zewnątrz. Mhm. Natomiast no, to, co jest istotne, to zostawić ludzi ich wyborom. Ostatnio umieściłam na LinkedInie post dotyczący feminatywów. Mhm. I to jest niesamowite, ilu, ile osób pisze, jakby, ile tu osób jest przeciwko. Jakby, ja nie napisałam, że macie używać tych mhm. feminatywów, tylko zastanawiałam się, dlaczego jesteśmy tak przeciwko, jeżeli to jest wszystko w słowniku polskim. Mhm. Czy one były stosowane już przed wojną? No, oczywiście, no mhm. i wtedy nikt się nie krygował, a Komuna je de facto zabrała. Mhm. No i teraz ja zostawiam ludziom wolny wybór. Mhm. Pisze o tym, bo zastanawia mnie to, dlaczego jesteśmy przeciwko. Mhm. Dlaczego, nie wiem, dla mnie to tak trochę jak poszedłem i poszłem. Tak poszedłem też. jest w słowniku, ale nie będziemy na siłę używać poszłem, bo żeśmy się przyzwyczaili, bo mhm. jesteśmy właśnie z miejsca, gdzie mówiło się poszłem. Mhm. I no na super. okrągło podawane tak. jest przykład mhm. pilotki, prawda? Tak, Czap. no pilotka no ale, a pilot to co? To do telewizora, no. Adwokat to alkohol. Adwokatka ciastko. No wiesz, no można by wymieniać, no, mhm. różne skojarzenia. I teraz, no ale przyzwyczailiśmy się wszyscy do dziennikarki, kierowniczki, tak. no no zaraz, nauczycielki, mhm. lekarki, pielęgniarki. Mhm. No, i to nas jakoś nie przeraża. No, używamy słowa KPI, deadliney. Tak, to jest, no, okay. i to jest też ok. Prawda? Mhm. No więc i to mnie zastanawia. Nawet jeden z panów napisał, że tak naprawdę, że oni nam nie dają przyzwolenia, żebyśmy to robiły. No chwila. Mhm. No. więc wiesz, no ja mam trochę takie poczucie, że te, to moje dążenie w tych wszystkich projektach do wyrównywania szans na rynku pracy i takiego w ogóle, ja nie mówię tylko o kobietach, mężczyznach, ale też wiesz, o mniejszościach, o przedstawicielach LGBT+, no my jesteśmy naprawdę nietolerancyjnym krajem mhm. no iż badania Unii Europejskiej pokazują, że jesteśmy najmniej tolerancyjnym krajem w Unii, no, to, mhm. jest, to jest smutne, to jest przerażające mhm. ja kilka lat temu Byłam naprawdę dumna ze swojego kraju. Żyłam w kraju, że miałam poczucie, że jest na piedestale Unii Europejskiej. Mm -hmm. A teraz takiego poczucia nie mam. No, niestety, I, nie e, jesteś sama w tym. I, wiesz, i, I zastanawiam się, mam troje dzieci, mm -hmm. jakby jak ta Polska będzie wyglądać, jak ta edukacja będzie wyglądać, co to jest za indoktrynacja, której my doświadczamy. Mm -hmm. To jest, to naprawdę to jest. No, mnie przeraża propaganda. Mm -hmm. My, nie wiem, krytykujemy Rosję, a, a jak daleko, daleko od jesteśmy. niej jesteśmy. No więc wiesz, i, i to mnie gdzieś przeraża, i to się jakby, bo pytasz o powody. Atmosfera mm -hmm. i ludzie opinii, jeżeli sobie pozwalają w telewizji, w mediach, w prasie na tak radykalne i brzydkie słowa dotyczące kobiet, dotyczące właśnie przedstawicieli LGBT+, no to to daje przyzwolenie innym, żeby to robili. Innym, którzy nie mają refleksji, mhm. którzy się nie zastanawiają. Innym, dla których działa to jak mantra, znowu. Tak. Więc to jest taki, wiesz, trochę taniec dwa na jeden. Ja myślałam, że ja już będę teraz, no, tak naprawdę to kilka lat temu myślałam, może dwa, że już nie będę miała za bardzo niedługo co robić mhm. i się cieszyłam z tego. Tymczasem Mamy regres. Tak, dobra. I nie wiem, ja nawet, ponieważ sztuka też walczy z, i z propagandą, z mm -hmm. reżimem, zresztą no, w Rosji mamy tego przykłady, mm -hmm. a czasem no, nie da się inaczej. No to też napisałam Femifest, tak zwany. Mm -hmm. Taki manifest feministyczny, który właśnie mówi o tym, jak wiesz, że no, nie wiem, jak ja słucham czarnka, no to moja piosenka jest o tym. Mm -hmm. Smile and be quiet, always polite, don't lose your temper, don't ever fight, cook mm -hmm. for your husband, give birth not mm -hmm. once. Your mm -hmm. brain is smaller, you don't get math. No właśnie, takby przecież pomysły, że kobiety mają, dziewczynki mają oddzielnie się uczyć od chłopców, bo dziewczynki mają mieć inny program. No w ogóle, co to jest? To jest jakiś powrót do ja nie wiem do czego. Powiedziałaś, że myślałaś dwa lata temu, że już nie będziesz miała co robić. Natomiast. Czy w tej chwili uważa, że wystarczająco dużo i głośno mówi się, wzmacnia się kobiety, mówi się małym dziewczynkom, że mogą tak naprawdę wszystko, że mogą dokładnie to, co chłopcy i zresztą w drugą stronę to też powinno tak działać? Właśnie gdybyśmy mieli się porównać ze światem i z akcjami, które są organizowane przez inne instytucje, wpadła mi w oko na LinkedInie, jak już jesteśmy przy LinkedInie, bardzo ciekawa akcja, którą zorganizowały Holenderki kilka miesięcy temu, która miała uzmysłowić brak równości płci. Polegała ona na tym, że holenderskie menedżerki, eksperty Specjalistki zmieniły na LinkedIn'ie na kilka dni swoje imię na Peter. Tak, też o tym pisałam. Tak, tak ponieważ. Y, Okazało okaz się, że tak. Na spółkach notowanych na giełdzie jest więcej prezesów o tym imieniu niż samych prezesek. Na 94 dyrektorów generalnych w Holandii tylko 5 to kobiety. No to są straszne statystyki. No tak, no nie są, nie są pozytywne. Ja myślę, że jeżeli chodzi o najwyższe stanowiska, no to mamy tutaj do zrobienia i taką edukację świadomościową mhm. dotyczącą, no po pierwsze, no środowisk, które zatrudniają, czyli firm rekrutacyjnych na ten Executive Search, mhm. żeby brały pod uwagę CV kobiece. Mhm. Po drugie, no cały czas gdzieś tych kobiet, które no są na takich stanowiskach, jak to się mówi, zarząd minus jeden, mhm. jest nadal mniej. Dlatego też ich procent będzie mniejszy. Natomiast jest ich na tyle wystarczająco dużo, że powinnyśmy dzisiaj mówić o procentach przynajmniej 40-30% w mm -hmm. tym sensie, że kobiety są lepiej wykształcone niż mężczyźni, jeżeli popatrzymy na statystyki mm -hmm. że więcej kobiet kończy wyższe uczelnie. To co się mm -hmm. dzieje, no to my odpadamy jakby z rynku pracy w momencie rzeczywiście urodzenia dzieci mm -hmm. i to wiąże się z no, całym systemem pomocowym, czyli nie wiem to jeżeli mielibyśmy się porównać do kraju no to porównalibyśmy się do krajów skandynawskich, mm -hmm. gdzie jakby to jest tak rozwiązane, że i mężczyźni biorą udział w wychowaniu dzieci, kobiety i nikt na tym nie traci. I tam mm -hmm. naprawdę rzeczywiście jest równość. Mm -hmm. Co prawda krążą takie idiotyczne, bzdurne, też powtarzane, jak to jest kłamstwo, powtarzane i, i nawet w środowiskach biznesowych często o tym słyszę, że w Skandynawii to zatrudniają sprzątaczki, bo mają parytet i muszą... I to jest bzdura oczywiście. Mm -hmm. Totalna. Natomiast dobrze się sprzedaje i fajnie działa, bo nadal pokazuje, że kobiety się nie nadają na stanowiska. Mm -hmm. Jednocześnie my same nie rozumiemy, dlaczego na przykład takie parytety spowodowałyby o wiele szybszą równość. Bo jeżeli coś jest narzucone, no to zaczynamy to odbierać jako złe, mm -hmm. nie rozumiejąc tego, że tylko narzucone spowoduje zmianę. Bo ten opór, pomimo tego, że się mówi, że nie, nieprawda, że kobiety jak najbardziej, to nadal on jest. Mm -hmm. I nadal jest pewne lobby, tam gdzie się te stanowiska w cudzysłowie przyznaje. Mm -hmm. Więc to, co na przykład u nas w klubie Champions of Change zrobione, no to są mentoringi Zarząd Minus jeden, które wyławiają talenty mhm. i kobiety, które są gotowe, no to żeby objąć takie stanowiska i z różnych względów, bo każdy czy kobiety czy mężczyźni, tak? No to są takie mentoringi robione. Jednocześnie w rekrutacji musi być przynajmniej jedno CV męskie albo żeńskie, mhm. jeżeli mamy na przykład pięć to musi być ta różnorodność płciowa zachowana. Tak. Więc no, to oczywiście wynika od firm zatrudniających lepszego researchu, tak. bo jest dużo po prostu młodych kobiet, 30-35+, które mogą spokojnie zostać prezeskami, mhm. czy członkiniami zarządu, no ale to trzeba trochę poszperać. A wiadomo, że łatwiej jest wysłać mhm. Włodka, Krzysia, Zdzisia, Piotra, tak? No bo mamy ich w bazie tak. i tam, prawda, oni są tam 50+, plus to idealnie na prezesa. Wiadomo, że łatwo i dostać szybko prowizję. Mhm. No jakby, no, też nie nie chcę zabrzmieć jakoś negatywnie, tak? bo ja naprawdę doceniam wszelakie zmiany, które są wprowadzane i rzeczywiście w korporacjach te zmiany widać. To są firmy no, nie tylko firmy z naszego klubu, tak? ale jest wiele firm, które robią audyty płacowe, wyrównują pensję kobietom, wyrównują ten gap, który pojawia się w momencie bycia na macierzyńskim czy na urlopie wychowawczym. Mają świadomość tego, że jest tak zwana kara za macierzyństwo, czyli dwa do trzech lat opóźnienia w awansie, jak ty wracasz z macierzyńskiego po prostu jest tak. Taki podświadomy opór mhm. wśród ludzi, z którego sobie nie zdają sprawy, właśnie znowu, że myślą, nie, nie będę jej proponował. Przecież co ona dopiero, się dziecko urodziło, jaki awans? Przecież ona, ona nie będzie miała na to czasu, mhm. nie będzie dyspozycyjna. Mhm. I my się nawet nie zapytamy, a zakładamy, zakładamy. że tak. Mhm. Więc no, my taką kampanię niedawno z klubem Champions of Change robiliśmy właśnie o unconscious bias, czyli o tych nieuświadomionych. Przekonaniach uh -huh. dotyczących czy Silver Generation, czy właśnie młodych ojców, czy, czy kobiet pomiędzy sobą, uh -huh. że my na przykład nie dajemy sobie przyzwolenia na to, żeby właśnie wybierać. Czyli jest grupa kobiet, która krytykuje tę grupę, która decyduje zostać w domu, a ta, która zostaje w domu, krytykuje uh -huh. tę, która wraca z macierzyńskiego i po prostu dlaczego? Uh -huh. uh -huh. Wolność tomku w swoim domku troszkę. Uh -huh. Więc ta kampania no, trochę zrobiła, ale to jest jakiś początek. No. Uh -huh. A z drugiej strony, no ma właśnie, mamy takich. Różnych nawołujących mhm. dziwnie osobników i osobniczki, mhm. które gdzieś sprowadzają nas do tak zwanych w cudzysłowie tradycji, no, które właśnie nie są tradycją, no, tylko gdzieś jakimś znowu no, sprowadzeniem kobiety do, do takiej roli osoby nie decydującej o niczym, no, mhm. bo gdzieś własna portmonetka to jest wolność. To prawda. Wrócę jeszcze na chwilę do tego, co powiedziałaś o rekruterach, ponieważ ja sama jestem rekruterem Executive Search. <noise> Także ja rozumiem, jak ważna jest moja rola i moich kolegów, koleżanek, którzy przygotowują krótkie listy kandydatów, szczególnie właśnie na wyższym szczeblu. Natomiast e, ja bym rynek podzieliła na dwie grupy. Właśnie na korporacje, które rozumieją, czym jest różnorodność i płciowa, i wiekowa, i jak istotne jest budowanie zespołów różnorodnych, i jak pozytywnie to wpływa na wyniki samej firmy. Także to się zwyczajnie opłaca, dlatego że są bardziej kreatywne zespoły, które z kolei są w stanie wygenerować bardzo dobre wyniki dla organizacji. Natomiast jest też ta druga strefa, i zaskoczyło mnie ostatnio, na, byłam na konferencji. O kobietach, kobietach liderkach, kobietach mamach. Jedna z prelegentek wypowiadała się, że cieszy się, jak bardzo zmienił się rynek pracy. Powiedziała, że w tej chwili ona już nie dostrzega tego, żeby pracodawcy mówili na przykład o kobietach, młodych mamach, że no to nie ma sensu, no bo przecież ona jest właśnie niedyspozycyjna, albo jeśli jest młoda, no to przecież za chwilę zajdzie w ciąży. Ona mówi, to się już nie dzieje. Owszem, dzieje się. I to jest właśnie ta druga część rynku. Tylko, że teraz to może nie dociera już bezpośrednio do samych kandydatów, tylko zostaje w rozmowach pomiędzy rekruterem a pracodawcą. Więc. To myślenie niestety ciągle pokutuje. Tym bardziej cieszą inicjatywy, o których ty wspomniałaś. Czy mogłabyś jeszcze troszeczkę opowiedzieć o Champions of Change? Bo to jest bardzo ciekawy klub, który na początku zrzeszał tylko panów. Tak i oberwał mu się, za to mu się bardzo oberwało. Hejt był, bo znowu było zero zrozumienia. Mhm. Tak, ten klub zainspirował mnie do tego, żeby ten klub stworzyć ambasador Australii bo w Australii taki klub funkcjonuje, ale też on funkcjonuje z takich względów, że w Australii jest ogromna przemoc wobec kobiet. Po prostu. jest, y, mm, Ja tego nie wiedziałam, powiedział nie mi wiedział. o tym ambasador i rzeczywiście statystyki są zatrważające. I tam jest stu prezesów, mężczyzn tylko. Mhm. I zresztą ich klub nazywa się Male Champions of Change, nasz mhm. się nazywa Champions of Change, bez okay. mail. Mhm. I dlaczego na początku byli tylko prezesi? Ze mhm. względu na statystyki, bo po prostu mamy 6% prezesek w Polsce, jeżeli mówimy o dużych firmach, a reszta to są mężczyźni. A po drugie, jak to się mówi, jak chcesz, żeby coś było zrobione, weź kobietę. Mm -hmm. To mówiła Madeleine Albright. Mm -hmm. A ja nie chciałam, żeby były panie, które będą wykonywały pracę za panów, mm -hmm. tylko chciałam, żeby przyszli do tego klubu panowie, którzy naprawdę czują, nie tylko deklarują, mm -hmm. ale czują, że równość to przyszłość, że równość się opłaca, że warto inwestować w różnorodne grupy, bo my nie zajmujemy się tylko kobietami i mężczyznami. Tak. Ale także no, tak zwanymi mniejszościami, mm -hmm. czy też obecnie też uchodźcami, a także Silver Generation, czy też grupami nie neuronormatywnymi, mm -hmm. w czym jest są na przykład osoby z depresją, a po pandemii, po lockdownie mm -hmm. i jeszcze no, kryzysie ukraińsko, czy właśnie wojnie w, w Ukrainie, mm -hmm. no to mamy po prostu kraj pełen ludzi. Cierpiących na depresję. Mhm. I naprawdę zależało mi wtedy, więc przyjęłam na klatę, jak to się mówi z honorem, hejt kobiet, że jak to mężczyźni znowu będą decydować o nich, co w ogóle nie chodziło o żadne decydowanie, tylko że jeżeli jest wielka organizacja, która zatrudnia kilkanaście tysięcy ludzi, mhm. to jeżeli głowa tej organizacji nakaże, żeby coś zostało zmienione i będzie tego pilnować. Mhm. A następnie, no, jeżeli deklaruje, że to zrobi, i po roku przedstawi, co zrobiła ta głowa, mm -hmm. no to wtedy się zadziewa. I wtedy ja wiedziałam, i co się udało zrobić. No, dzisiaj mamy no, bardzo dużo firm w tym klubie i no, mamy dane pokazujące, jak bardzo udało się zmienić warunki pracy dla kobiet w tych organizacjach. Mm -hmm. Dla kobiet, dla ludzi właśnie nie neuronormatywnych, oczywiście. To są początki, no bo my nie zmienimy świata mhm. w dwa lata. Jasne. Tak. Natomiast no, naprawdę, teraz będziemy w 4 października mieli taką konferencję wewnętrzną swoją, gdzie będziemy pokazywać inspiracje dotyczące też stereotypów w AI, też dotyczące rodzicielskich urlopów macierzyńskich, tacierzyńskich. Mhm. Takie best practice, żeby firmy, które są w klubie, mogły się od siebie uczyć, bo to też o to chodzi, mhm. że takie jest prościej. Jeżeli my to zrobiliśmy i dajemy ci, proszę tutaj, projekt, jak to zrobić, na co uważać, no to ty robisz to szybciej. Tak. Więc ja już się wyleczyłam z wielkiego ha i zmienienia całego świata. Wiem, że robi się to małymi kawałeczkami i czasem jest tak, że to jest stare, no niestety z tego kraju chyba powiedzenie ciszej będziesz, dalej pójdziesz. Mhm. I czasem o pewnych inicjatywach my nie trąbimy, szczególnie w takiej atmosferze, w której obecnie jesteśmy. Jasne. Ale jest jedna kampania, która zapadła mi w pamięć, myślę, że wielu osobom również, wiedza nie ma płci. To jest kampania, której celem było wzmocnienie pozycji kobiet w debacie publicznej. Co udało się zrobić poprzez tą kampanię? To już dwie edycje za mhm. nami. No i rzeczywiście no, zasięg kampanii był ogromny. Mówię tutaj o debatach, które prowadzone były, no, właściwie, w których uczestniczyły ekspertki. Mhm. Bo gdzieś ja zresztą, jak tworzyłam sukces pisany szminką, to miałam taką misję, żeby pokazać. Kobiety i ich sukces, i ich mądrość. Mhm. Bo jeżeli kogoś nie widać, to nawet jeżeli, no nie wiem, każdy z nas jest produktem, no sama wiesz, jak jesteś rekruterem, tak. każdy z nas jest produktem na rynku pracy. I teraz, jeżeli miałobyśmy to przełożyć na merchandising i super y, sam. Mhm. No to jeżeli ktoś leży na półce na wysokości Twoich oczu, mhm. to bierzesz, bo widzisz. Ale jeżeli trzeba się schylić, no to może jak ci coś upadnie i się schylisz, to zauważysz. Tak. Więc to było założenie w ogóle sukcesu pisanego szminką tych medialnych projektów, czyli mojego programu radiowego w Radiu PIN, potem w GIZ, czy też programu telewizyjnego w TVN24. Mhm. I też ta kampania miała to na celu pokazać ekspertki. Mm -hmm. Zrobić jakąś listę. Teraz gdzieś wspieramy program Forbesa, bo wiadomo, że jak jest coś medium, ma media własne, tak jak Forbes czy też w ogóle Axel Springer, cały. Zrobili całą bazę ekspertek i tak dalej. Ja przyglądam się temu, jak to zadziała, bo jest jedna rzecz, z którą my kobiety mogłybyśmy sobie poradzić. Nie powiem, że musimy albo powinnyśmy, mm -hmm. ale mogłybyśmy sobie poradzić, i to jest opór. I perfekcjonizm związany z tym, że jak do mnie dzwonią, to ja mówię tak, jezus, Maria, będę się musiała przygotowywać. Nie ufam sobie na tyle, żeby pójść bez przygotowania. Tak jest. I jeżeli to załatwimy, to będzie nas o wiele więcej w mediach, bo ja wiem, że już dziennikarze dzwonią, bo jak mhm. bardzo, bardzo próbują, to w desperacji czasem dzwonią do mnie. A mhm. że ja jestem też z tego środowiska dziennikarskiego, no to wiadomo, że znamy swoje numery i mówią: Olga, no kurde, weź mi załatw jakąś ekspertkę. Mhm. Więc wiedzą to też ludzie organizujący konferencje, żeby nie było takich no, wydmuszek, że jest po prostu jedna pani prowadząca, a reszta sami panowie. No już mamy jakiś tam równo, równość Powiedzmy. panelu, prawda? No więc wszyscy świadomi do tego dążą. I jednocześnie, na przykład prezesi, którzy są w klubie Champions mhm. of Change naszym, no nie chodzą na panele, gdzie nie ma uczestniczek kobiet. Mhm. I już teraz się to rozeszło po rynku, więc wiadomo, że jak się chce zaprosić któregoś z panów prezesów, który jest w klubie, no to musi, trzeba zapewnić okay. uczestniczki, bo inaczej panowie schodzą ze sceny. Mm -hmm. Ja jeszcze opowiem jedną historię a propos tego tematu. Ja jestem prezeską Międzynarodowej Organizacji Headhunterskiej. I podczas jednego ze spotkań rozmawiałam z moim kolegą, rekruterem, headhunterem wyższego szczebla z Danii. Rozmawialiśmy właśnie a propos równości płci i takiej widoczności kobiet um, i budowaniu marki osobistej, chociażby na LinkedInie. I on zauważył, że oczywiście mężczyźni robią to częściej, są w tym bardzo systematyczni, kobiety nie. Wyciągnął kartkę, narysował koło, podzielił je na trzy części i powiedział, że w ciągu każdego dnia każdy z nas powinien zagospodarować każdy z tych fragmentów koła. Pierwszy z nich to są tematy takie czysto operacyjne, czyli to, co musimy zrealizować w ciągu dnia y, związanego z naszą pracą. Drugi aspekt to jest networking, budowanie networkingu i trzeci, budowanie marki własnej. I powiedział, my mężczyźni zagospodarowujemy każdy z tych obszarów codziennie. Natomiast wy, dziewczyny, Jeden tak, ten operacyjny, i robicie to perfekcyjnie. Natomiast nie starcza Wam zwyczajnie już czasu na budowanie marki własnej, a my od tego zaczynamy. I to mnie tak uderzyło, po prostu jak pięścią brzuch to było trzy lata temu i spojrzałam na mojego Linkedina, na moją ekspertyzę, wtedy już chyba 15-letnią, i oczywiście czułam, że ciągle wiem niewystarczająco dużo, i mam zbyt małe doświadczenie. No i u mnie było cichutko. Nic się nie działo, bo mi ciągle wydawało się właśnie, że wiem za mało, no a poza tym nie miałam specjalnie na to zwyczajnie czasu i źle tym czasem dysponowałam. Być może to, co mi on odpowiedział, to też jest pewnego rodzaju no, taką wskazówką i lekcją, że może warto by troszeczkę zmienić kwestię priorytetów. Znaczy ja myślę, że ten perfekcjonizm też wpływa na sposób naszej pracy. I myślę, że można by podnieść efektywność tej pracy, właśnie skupiając się na rzeczach ważnych, mhm. ale. Druga strona medalu to jest asertywność i umiejętność tak. odrzucania rzeczy pilnych, czyli ważnych dla innych ludzi. Mm -hmm. I to jest coś, co też ja obserwuję, szkoląc, no ja szkolę w korporacjach no, non-stop i szkole grupy mieszane, no, ale też w szkole liderki. I jak ja mówię o asertywności, to często słyszę od kobiet na wysokich stanowiskach, że przecież to jest niekulturalna, czy tam chamska komunikacja, to jest jedyna właściwa komunikacja. Mhm. Inna to jest albo pójście w ofiarę, czyli właśnie ty tak. na mnie wymuszasz, ja się zgadzam, mhm. albo pójście w agresora. I to jest coś, co też jest istotne: umiejętność. Odrzucania rzeczy, które nie są moje i nie przybliżają mnie do mojego rezultatu. Mm -hmm. To powinnam robić najpierw. Tak. Skupiać się na priorytetach. Perfekcjonizm też wpływa na to, że my chcemy, żeby było coś tak idealne, że aż to najlepsze jest wrogiem dobrego. I na przykład to jest coś, czego ja się nauczyłam przez lata, i, ale tego nauczył mnie dopiero mój własny biznes, bo ja też w korporacji bardzo dużo pracowałam, wiele godzin dziennie. I najpierw dbałam o korporację. Byłam też rzecznikiem prasowym. I pamiętam, jak jeden z prezesów firm konkurencyjnych na konferencji takiej, gdzie jako jedyna kobieta byłam jakoś tam wyróżniona wśród dziewięciu mm -hmm. innych mężczyzn i on powiedział, ha, wiesz co, bo wy, wy PR-ówki, to wy promujecie przede wszystkim firmę. A pijarowcy to najpierw promują siebie, a potem obok firmę, że wszyscy pamiętają potem ich nazwisko i oni mm -hmm. dbają o swoją markę. Ja uważam, że wypośrodkowanie tego będzie jak najbardziej mhm. zdrowym podejściem. Oczywiście, za bardzo o sobie źle, za bardzo o firmie. Jasne. Też źle. Natomiast po prostu pamiętać o sobie. To jest znowu ta skromność, taka, to jest coś, co, co wkładano nam przez lata. Nie jest się za bardzo. Prawda? No wiesz, no mm -hmm. ja patrzę na przykład na szkołę. Ja nie mówię tutaj o szkołach państwowych, o których dzisiaj się nie będę wypowiadała, tylko mówię o szkołach. Nie, moje dzieci chodziły do super szkół, które, nie wiem, mówiły o podejściu do porażek, takie śmaki i tak dalej. No ale potem masz na końcu człowieka, który, ja mam bliźniaki, chłopca i dziewczynkę. Ja mm -hmm. naprawdę na nich patrzę, jakby jak funkcjonuje trochę świat Typu w szkolnictwie. Tak. I ona jest naprawdę grzeczna. A on nie. I teraz ona się raz zaśmiała i dostała nie wiadomo jaką uwagę na lekcji, a on po prostu non stop psocił, a pani mówiła, ojej, no bo tak on się tak uśmiechnie, a poza tym no po prostu chłopcom, aż powiedziałam to pani nauczycielce, że chłopcom się pobłaża, bo się zakłada, że chłopcy mogą być niegrzeczni, a dziewczynki nie mogą być niegrzeczne. Mhm. Dlaczego? Tak samo jest z podniesieniem głosu. Wiesz, ja uczę kobiety wystąpień publicznych. Mhm. Wiesz, co jest największym problemem wśród kobiet? Mhm. Głos. Jesteśmy zahukane. Jesteśmy ciche. Tak, jesteśmy mhm. ciche. Przerywa się nam, nawet taka powstała wielka kampania: Do not interrupt me, z aplikacją, która bada, ile razy na spotkaniu, znając Twój głos, mhm. zostało Ci przerwane. I teraz my nie od, jakby mamy, oddychamy tutaj już składki piersiowej, więc ten głos, przy denerwu, jak się denerwujemy, no to nam się podnosi, zaczynamy dobierać powietrze, więc brzmimy, że nie wiemy. Tak. Więc się tam przerywamy, potem nie jesteśmy asertywne, więc nie mówimy chwilkę, mm -hmm. nie skończyłam, Zaraz, nie skończyłam. Mm -hmm. chciałabym wrócić prawda, do mm -hmm. tematu. Albo ja to mówiłam, więc chciałabym ja kontynuować. A jeżeli chodzi o występy, to wiesz co ja robię najpierw z paniami, które uczę? Mm -hmm. ćwiczę, ćwiczę krzyk pierwotny. Mm -hmm. Po prostu. Krzyk pierwotny. Mm -hmm. Żeby wreszcie się przemogły. W ogóle polecam i zamierzam moją córkę wysłać na zajęcia z samoobrony albo walki, bo to jakieś walki typu, mhm. nie wiem, judo, kung fu. Fu, te, no nie wiem, Jasne. coś tam, taekwondo, nie znam się na tym, ale wiem, że to mega otwiera, bo jest też jakby taka no, kolejna część wyników badań przerażająca, że kobiety cierpią w ciszy. Czyli na przykład dzieje im się krzywda w ciszy. Mhm. To dlatego na przykład Hiszpania wprowadziła to, że jeżeli nie masz jasnego tak, mhm. a kobieta się nie odzywa, jak no, ją gwałcisz, mhm. no to to jest gwałt. To mhm. nie, że ona jak nic nie powiedziała, to jest okej. Okay. Jasne. I to jest to, bo my, nas po prostu przemoc w jakiś sposób i fizyczna przewaga osoby paraliżuje. Mhm. Tak samo jest w autobusach. Ja sama pamiętam, ile razy ja, ja jako siedemnastolatka zrobiłam prawo jazdy i nie jeżdżę komunikacją miejską, bo moje wspomnienia z komunikacji miejskiej jest takie, że ciągle ktoś mnie dotykał po tyłku albo próbował gdzie indziej dotknąć, mhm. a mnie paraliżowało. I była taka cudowna amerykańska organizacja w Polsce, Jej, nie wiem, czy ona jest, ale coś mi zniknęła ona z radaru, mhm. która uczyła właśnie na głos nazywać te rzeczy po imieniu, czyli mówić weź z boczeńcu łapy. Mhm. Właśnie w takim miejscu jak autobus, tramwaj i tak dalej. No chyba każda z nas miała takie doświadczenie i to faktycznie ale jest przerażające, że każda z nas miała takie doświadczenia, I, bo z kim nie rozmawiam, nic to miała. powiedzieć. To jest niesamowite, że stoisz w ciszy. A z tego właśnie oni korzystają, że stoisz w ciszy. Tak. To jest w ogóle temat, na, moim zdaniem, jeszcze chyba na inną rozmowę. A propos dziewczynek, które wychodzą w świat w ogóle z plecakiem takich obciążeń, wzorców zachowań, postaw, wyniesionych niestety ze szkoły. Ostatnio czytałam badania, że dziewczynki i chłopcy do 12 roku życia, w tak jakby wprost proporcjonalnie, równie szybko rozwija się ich pewność siebie, a po 12 roku życia dziewczynki pikują w dół. Były też takie bardzo ciekawe badania i jest organizacja, która się tym zajmuje, między innymi jak wychowywać dziewczynki. To się też wiąże z tym, że my często w wieku 12 lat dostajemy okresu mhm. i ta baza hormonalna też powoduje to, że zaczynamy właśnie się w sobie zamykać. Tak. I to jest też duża bardzo rola rodziców, żeby wiedzieć, że w tym czasie takie dziecko, taka dziewczynka potrzebuje na jeden niegłask, czyli jeden komunikat negatywny, jedną krytykę. 12 do 15 komunikatów pozytywnych. I teraz my wynosimy pewność siebie też z domu. Mhm. I ja też ap naprawdę apeluję do matek: mhm. żebyśmy swojego perfekcjonizmu nie przerzucały na nasze córki, swojego krytycyzmu wobec siebie mhm. nie przerzucały na krytycyzm wobec córki. Do tego córki nasze patrzą, jak my się zachowujemy, tak. jak my stawiamy granice. Jeżeli my nie stawiamy granic, nawet im nie umiemy powiedzieć nie. To one też nie będą stawiały granic i będą mówiły nie. Jeżeli my patrzymy na siebie w lustro i mówimy, e, jak ja wyglądam, jestem gruba albo brzydka, albo coś tam, i ona tego słucha, to nawet jak będziemy jej mówić, że jest piękna, to ona będzie robiła to samo co my. Mhm. Więc my jesteśmy wzorem. Dlatego ja w ogóle uważam, że jeżeli jesteśmy dorosłymi ludźmi, nazywamy się dorosłymi, dojrzałymi ludźmi i mamy niepozamiatane jakieś rzeczy, czyli właśnie problem z poczuciem własnej wartości, pewności mhm. siebie. To powinniśmy to załatwić u psychologa, na warsztatach, nie wiem, duchowych, nieduchowych, jakiś zwał, pójść właśnie na sztuki walki, zrobić coś. To jest nasza odpowiedzialność. Mm. Najlepiej zanim pojawią się dzieci. No, ale jak nawet już są, to możemy to robić jak są, mm. bo też one zobaczą, że my walczymy. Tak, to prawda. Właśnie, a jeszcze dodałabym do tego, że warto by było, żeby dziewczynki obserwowały to, jak my, dziewczyny, potrafimy się wspierać, bo potrafimy to robić i to siostrzeństwo. Pomiędzy dziewczynami rośnie, jest coraz bardziej zauważalne, no, na poziomie takim prywatnym to na pewno, ale też w biznesie. Chociaż nie zawsze tak jest. Czytałam dziś o syndromie królowej pszczół, na pewno słyszałaś o tym, czyli są kobiety, które nie dopuszczają innych kobiet do tego, żeby obejmowały stanowiska kierownicze i to sobie obierają za cel, więc nie robimy sobie tylko dobrze, niestety. No wiesz, ja myślę, że gdybyśmy się przyjrzały mężczyznom, no to też byśmy to zobaczyły. Tylko jakieś takie mam wrażenie, że jest taki spotlight na nas, co my, jak my. Oczywiście, to jest y, smutna rzecz, mhm. natomiast dla mnie ona znowu wynika z historii. Tak. Jak się kiedyś zdobywało jakiekolwiek wpływy, no zdobywało się i też niedawno mhm. no zdobywało się urodą, mhm. tak? No ta miała szansę, że będzie miała, nie wiem, i wtedy będzie miała poczucie bezpieczeństwa, bo wyjdzie za mąż, a inaczej to nie miała w ogóle żadnych... Więc no to konkurowałyśmy urodą, do tej pory konkurujemy urodą, nie ma się co oszukiwać, mogłybyśmy sobie nakleić hashtag body positive na czole, a i tak będzie uroda grała jest, rolę ale... w czymś, prawda? No nie oszukujmy się. Hmm. Więc jakby ja bardzo to podziwiam i bardzo wspieram, natomiast jakby mamy pewne atawistyczne zachowania i skłonności. Jednocześnie przez to się kobiety porównują do innych kobiet i to potem wynika z lęku. To nie jest to, że ona, nie wiem, ciebie nie lubi. Tylko mm. ona widzi twoje przepiękne włosy i sobie myśli, kurda, moje trzy kłaki i od razu czuje się niepewnie przy tobie. Mm. Zaczyna się do ciebie porównywać. Więc to jest lęk. Dlatego ja cały czas uważam, że człowiek Szczęśliwy to taki, który pozamiatał wokół siebie i w sobie. Mhm. Znaczy, tak naprawdę w sobie najpierw, a potem wokół siebie. Tak. I znowu, więc ja będę wracała naprawdę do tego naszego rozwoju duchowego, emocjonalnego, poznania własnych emocji, poznania siebie, umiejętności określania własnych granic, budowania swojego poczucia własnej mhm. wartości, dopiero na tym budowania pewności siebie. Wtedy nie będzie syndromu pszczół, no bo my mówimy wtedy o osobach, które mają tak strasznie małe poczucie własnej wartości, że muszą się otoczyć na przykład gorszymi od siebie. To robią i mężczyźni, i kobiety. Albo zarządzają. To się mówi, że kobieta jest dwa razy mężczyzną. No, są tacy mężczyźni, takie kobiety, którzy mhm. po prostu są hamscy, tak. mobbingują, krzyczą, wykorzystują swoją pozycję, ale to są tak naprawdę malutcy ludzie, malutzcy mhm. nawet bym powiedziała. To są po prostu ludzie, którzy w środku się trzęsą jak galaretka, że nagle ktoś zauważy, że oni jednak czegoś nie wiedzą, że są niekompetentni. Tak. Tacy ludzie zawsze muszą mieć ostatnie zdanie. Mhm. Tacy ludzie. ludzie zawsze przerywają. Ale to też my możemy podjąć decyzję, czy chcemy z takimi ludźmi mieć do czynienia, czy chcemy z nimi pracować. Ja zawsze powtarzam kandydatom, z którymi rozmawiam, że decyzja nie leży tylko po stronie pracodawcy, leży też jakby po drugiej stronie. My musimy z tą pełną świadomością zadecydować, czy chcemy właśnie współpracować z kimś, kto bardzo często już w trakcie, nie wiem, pierwszego, a już na pewno drugiego spotkania wychodzi z niego. No nie zawsze tak szybko wyjdzie. No nie, nie zawsze, ale powiem ci, że ja jestem zwolenniczką właśnie długotrwałych procesów rekrutacji. No, bez przesady z tą długotrwałością. Cztery lata później. <noise> Ale przynajmniej kilka etapów, wiesz, dlatego że wtedy wychodzą pewne takie niuanse, drobne rzeczy, na które, które są takimi czerwonymi flagami, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwszym etapie niczego się nie dowiemy, dlatego że każdy z nas przedstawi się jak najlepiej prawda, w kwiatkach, na różowo, wszystko pięknie. Im więcej rozmawiamy z daną osobą, im więcej spędzimy czasu w danej organizacji, poczujemy atmosferę, zobaczymy, jak wyglądają pracownicy, którzy mijają nas na korytarzu, jaką mają minę, wiesz, czy, czy czują się dobrze w danej organizacji, to wszystko tak naprawdę ma znaczenie. Jeszcze tutaj chciałabym y, zahaczyć o temat właśnie tego networkingu i tego, na ile my, kobiety, mamy takie możliwości, czy one są faktycznie tak samo... Duże jak u panów. Kiedyś miałam taką sytuację, która mi otworzyła oczy. Byłam na kolacji z moją klientką, która była dosłownie kilka dni w Polsce, więc skorzystaliśmy więc z tej okazji, poszłyśmy razem coś zjeść. I on, rozmawiałyśmy właśnie o równości mężczyzn i kobiet na rynku pracy, w biznesie. I ona powiedziała mi: Rozejrzyj się dookoła, ile widzisz tu kobiet? A była wiesz, tak? Godzina 21. Byłyśmy tylko my dwie. No bo właśnie, znowu. My, dziewczyny, podejmujemy decyzję, że zostajemy w domu, że opiekujemy się dziećmi. Panowie wychodzą na kolacje i oni rozwijają też swoje możliwości związane z budowaniem kariery, również w taki sposób, no bo networking jest najlepszym sposobem tak naprawdę na to żeby piąć się po szczeblach kariery, żeby ją rozwijać, żeby poznawać nowych ludzi, dawać się poznać rynkowi. To jest faktycznie sposób no najlepszy. No trochę nam teraz pomagają social media, ale no nic nie zastąpi moim zdaniem takiego osobistego kontaktu, rozmowy i nawet wypicia razem kieliszka wina. No, na pewno networking jest ważny, szczególnie w takich kulturach biznesu kobiecych. I tutaj to nie jest teraz feministyczny wywód, tylko jakby ja pamiętam na studiach uczyliśmy się na zarządzaniu różnicami kulturowymi takiego właśnie podziału kultury kobiecej, kultury męskiej, w kulturach kobiecych w takich krajach jak Polska, Francja, nie wiem Argentyna, Rumunia, no to liczy się to kogo znamy, komu ufamy i tak. z tymi ludźmi chcemy robić biznes, mhm. albo o kim myślimy, że jest fajny, wartościowy, nie wiem, profesjonalny, profesjonalna i tak dalej. I teraz to jest istotne, oczywiście po pandemii trochę się rynek zmienił. Nie ma aż tylu networkingowych wydarzeń, mhm. takich typowych networkingowych, aczkolwiek ja przyznam, że na tych typowych networkingowych to chyba ja wielu biznesów w życiu nie zrobiłam. Mhm. Jakby ja jak chodzę, to chodzę po pierwsze w ciągu dnia. Mhm. Wieczorami no to jeżeli są to jakieś gale albo wydarzenia takie większe, tudzież kolacje biznesowe, to też. Natomiast um, ja też uważam, że sposób robienia tego networkingu mógłby być bardziej równościowy. Mhm. Czyli przewidywać to, że nie każdy ma ochotę po pracy iść, mhm. robić biznesy, tylko mógłby to zrobić w ciągu dnia pracy. Tak. Dlaczego nie robić śniadań, mhm. lunchów? Dlaczego koniecznie kolacje? Mhm. Bo to jest zawsze problematyczne. Szczególnie problematyczne jest dla ludzi. I tu powiem i o kobietach i mężczyznach, którzy mają dzieci. Mhm. I wtedy trzeba się jakoś podzielić, dogadać. No, jak się jest w patriarchalnym związku, no to wiadomo, że on wychodzi i nawet nie powie, że wychodzi, powie wróci, kiedy wróci, a ona musi się pytać, czy łaskawie prawda, ktoś się zajmie jej dziećmi. Tak. Natomiast tego też można wybrnąć. Ci kobiety na przykład zapominają o tym, że mają koleżanki, które mają dzieci w podobnym wieku. I można naprawdę mhm. się dzielić i sobie pomagać w ten sposób. To mhm. niekoniecznie trzeba mieć od razu opiekunów, i niekoniecznie trzeba za nią płacić, można naprawdę w taki sposób to zrobić, bo też świat się zmienił o tyle, że my nie mamy już rodzin, mam, cioć, dziadków, wujków obok, nie mhm. żyjemy już w takich komunach, tak. tylko na przykład jesteśmy tu w Warszawie, a nie wiem, a nasi rodzice są w Łodzi albo w Zakopanem, no. mhm. więc to też utrudnia sytuację. Natomiast mhm. na pewno warto jest wiedzieć co po pierwsze chcemy osiągnąć, czyli nauczyć się tego networkingu, bo to, co ja też obserwuję, to czasem jest tak, że my się trochę boimy, krygujemy i tak podchodzę do ciebie, patrzę, ty się uśmiechasz, to już zostanę z tobą na cały wieczór, ale tak naprawdę ani pracy nie szukam, bo mam własny biznes, prawda? No tak. a, a, ty, a ja nie jestem dla ciebie kandydatką i tak naprawdę nie zyskałam nic, prócz na przykład fajnej znajomości, znaczy, to też jest ważne. Tak, tak. Natomiast no, też chodzi o to, żeby ludzi poznawać, żeby się przedstawiać albo iść z kimś, kto może nas przedstawić. Więc mhm. rzeczywiście no, dzisiaj social media dużą rolę, od w tym, że jeżeli się dobrze promujemy, i LinkedIn na pewno jest fajnym medium, o tyle, że zaczyna już lubić prawdziwe treści. Tak. Zaczynam go tak próbować na różne ja, na różne mm -hmm. okoliczności. Bo gdzieś te treści takie stricte, takie w cudzysłowie korporacyjne, takie do, 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 to są po prostu nudne. Tak? I nie mają sobie żadnych Dostałem emocji. Certyfikat. Tak, nie mają żadnych emocji. No to można polajkować, jak kogoś znasz, ale jak kogoś nie znasz, to tak naprawdę mm -hmm. sobie myślisz, Jezus Maria, i co to w ogóle, prawda? Mm -hmm. to ma znaczenie? Więc, a gdyby ktoś napisał nawet o tym certyfikacie od strony tego, ile mnie to kosztowało emocjonalnie, żeby ten certyfikat tak. Być, ale jak sobie poradziłem z tym albo z tamtym, to też jest zupełnie inne story. Mhm. Więc jednak zachęcam do budowania swojej marki w sposób prawdziwy, mhm. czyli nie przyjmowanie jakiegoś sztucznego języka i także omówieniu o emocjach, bo to, co przyniosła pandemia pozytywnego, to to jest to, że nareszcie w biznesie ludzie nie, już nie oszukują i nie mówią bzdur, że nie ma tutaj miejsca na emocje. I że biznes nie rządzi się emocjami, bo to jest w ogóle totalna bzdura, bo my mhm. kupujemy emocjami, sprzedajemy emocjami, tak budujemy relacje emocjami, podejmujemy decyzje emocjami już wszyscy to udowodnili na prawo i lewo a jeszcze okazało się, że lider, który nie umie zarządzać emocjami swoich pracowników i słyszeć ich potrzeb, jest liderem do D. I to mhm. pokazały wyniki efektywności pracy zespołów właśnie w pandemii. Mm -hmm. Kończąc naszą rozmowę, jak oceniasz ewolucję, jaką polski biznes przeszedł w obszarze gwarantowania równości płci? Gdzie byliśmy kilkanaście lat temu, a gdzie jesteśmy w tej chwili? To teraz przede wszystkim mamy prawa. Po prostu hmm. prawa określone, które są realizowane i jakby na poziomie państwa. Mówię tutaj o chociażby o różnych macierzyńskich, tacierzyńskich, innych rozwiązaniach, które gdzieś nam pomagają i chronią, ale także mamy tak zwane prawa korporacyjne, no, które dziś w korporacjach funkcjonują. Wiem, że w firmach. Jakby innych jest różnie, no ale chociażby na przykład w takim naszym klubie te prawa są i są realizowane, i też kolejna rzecz jest taka, że kobiety mają wiele większą świadomość tego, jakie mają prawa i jakie mają możliwości. I taką też świadomość zaczynają budować mężczyźni w obszarze właśnie funkcjonujących stereotypów, co też będzie pomagało wszystkim, bo jak przeczytałam ostatnio, pewien profesor zrobił badania dotyczące właśnie patriarchatu i jego. Ym, zagrożeń, które płyną mhm. dla wszystkich, mhm. to de facto patriarchat na koniec najbardziej szkodzi mężczyznom. I tym zakończmy. Mhm. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. To był podcast Skrzydlaty HR. Jeśli chcesz posłuchać kolejnej rozmowy, zajrzyj na stronę monikaciesielska.com lub subskrybuj Skrzydlaty HR na Spotify, YouTube lub Apple.